telewizja w Polsce w centrum wydarzeń, a w centrum wydarzeń w dalszym ciągu protest rolników. Choć ta wielka demonstracja organizowana przez dwa związki zawodowe, Związek NSZZ Solidarność i NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych, z poparciem wielu grup zawodowych miała miejsce w sobotę, to jednak od czwartku w Sejmie przebywają rolnicy ze Związku Orka. Żądają tylko jednego, żeby parę minut zechciał im poświęcić premier polskiego rządu, ale premier polskiego rządu, chociaż był w Sejmie i próbował bronić panie minister Henning-Kloski przed wotum nieufności, mówiąc o prorosyjskim PiS-ie, jakby to cokolwiek miało wspólnego z wiatrakami pani Kloski, no ale nie miał chwili, żeby przejść do rolników i oni dzisiaj właśnie ogłosili, że zaczynają głodować. A nasz reporter Maciej Zemła tam im towarzyszył w tym Sejmie i był w czwartek i w kolejne dni i dzisiaj także. Od czwartku w Sejmie trwa protest okupacyjny, prowadzą go rolnicy ze Związku Rolniczego Orka. Od dzisiaj przybierze on ostrzejszą formę. Rolnicy będą prowadzić mianowicie głodówkę. Rozpoczęliśmy strajk głodowy, będziemy pobierać tylko wodę. Wystarczyłoby, żeby spotkał się z nami i pozwolił przekazać sobie do rąk własnych postulaty. Zamienił 5 minut, max 10 rozmowy i to wszystko. Nie chcemy zajmować panu premierowi czasu. Wiemy, że jest osobą zajętą. Partie ze strony innych ugrupowań politycznych w Sejmie jest. Przede wszystkim są to politycy Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji. Cały czas jesteśmy z nimi w kontakcie. Posłowie przychodzą, rozmawiamy z nimi. Pytamy też o to, czego potrzebują. No przede wszystkim ten protest to jest, można powiedzieć, znak ogromnej determinacji ze strony rolników, bo sytuacja w rolnictwie jest naprawdę trudna, a rząd Donalda Tuska dalej nie podjął żadnych działań, żeby rolnikom pomóc, bo ogłosili rzekomo pakiet pomocy, tylko że w tym pakiecie pomocy 3 z 4 zaproponowanych rozwiązań to są rozwiązania, które to my jako Prawo i Sprawiedliwość zapewniliśmy w budżecie i które my wcześniej ogłaszaliśmy. Protestujący rolnicy do współpracy zapraszają wszystkie siły w polskim Sejmie. Wystosowali nawet apel, by parlamentarzyści z nocy ze środy na czwartek przenocowali wspólnie z nimi tutaj na sejmowym korytarzu, żeby w ten sposób wyrazić swoją solidarność. Maciej Zemła, Telewizja w Polsce. Wydawało się, proszę państwa, że w momencie, kiedy Donald Tusk powołał do swojego rządu Michała Kozielczaka, takiego trybuna ludowego, rolniczego, to będzie taki przekaźnik żądań rolników, będzie pośredniczy w rozmowach, no ale okazało się, że nie bardzo, że Michał Kozielczak tutaj stronę rządu trzyma mocno, rolnicy już go bardzo nie lubią, żeby nie użyć mocniejszych słów, a minister rolnictwa, pan Siekierski, mówi, że potrzebne są rozwiązania systemowe, no ale 5 miesięcy minęło i żadnej propozycji rozwiązań systemowych nie ma. I dlatego dzisiaj na antenie telewizji w Polsce pan poseł Fogiel tak się o panu Kołodziejczaku wyrażał. Proszę posłuchać. Co robi w tym czasie również otoczenie Donalda Tuska? Próbuje oskarżać rolników, którzy walczą o swój interes, ale również o dobrobyt wszystkich Polaków. Próbuje ich oskarżać o prorosyjskość. Pan Kołodziejczak, przyboczny rolnik, taki rolnik maskotka Donalda Tuska, mówi, że jak ktoś chce wycofania Zielonego Ładu, to działa na rzecz Putina. To niech wyjdzie do tych rolników. A w naszym studiu pani Anna Gębicka, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, która znalazła czas, chociaż no, ciężko pracuje w trakcie swojej kampanii wyborczej w wyborach parlamentarnych do Europarlamentu w Kujawsko-Pomorskie, 4. miejsce, ale była także wśród rolników, więc można to wszystko pogodzić. Pani poseł, no właśnie, co z tymi biednymi rolnikami? Ci zaczynają głodować, ten protest no, został tak jakby zlekceważony. Donald Tusk powiedział, że żadne protesty, ani zbieranie podpisów pod referendum, ani żadne referendum nie będą miały wpływu na jego decyzję. No, tylko ręce załamać. Przede wszystkim Donald Tusk myśli o swoim interesie i o swojej karierze, o swoich relacjach z Europejską Partią Ludową, czyli de facto z Niemcami, bo sami przedstawiciele EPL mówili o tym, że oni są partią Zielonego Ładu. Stąd moim zdaniem taka pewnie poszła jakaś reprymenda w stronę ministra Kołodziejczaka, żeby jednak przestał mówić źle o Zielonym Ładzie, więc ta narracja się odwróciła o 180 stopni. Nagle kto krytykuje Zielony Ład, to działa na rękę Rosji i Białorusi, co jest kompletnie zresztą bzdurą też merytorycznie, no bo spójrzmy na jedną rzecz. Jednym z filarów, oprócz oczywiście bezpieczeństwa militarnego, z filarów bezpieczeństwa państwa jest bezpieczeństwo żywnościowe.
Zielony Ład niestety przez działania takie jak ugorowanie, przez ograniczanie środków ochrony roślin, to drastyczne ograniczanie, uderza w to bezpieczeństwo żywnościowe. A komu na tym najbardziej zależy? Rosji. Rosji, która w ostatnich latach zainwestowała gigantyczne pieniądze w rozwój swojego sektora rolnego. Jest samowystarczalna żywnościowo. Oczywiście. Jest też największym eksporterem zbóż. Prowadzi też bardzo sprawnie, niestety, taką dyplomację dzięki temu dostępowi do właśnie tych płodów rolnych, chociażby w Afryce. To jest, Rosja przekazuje chociażby właśnie zboże do państw afrykańskich, nawet za darmo. Potrafi zresztą, zboża im nie brakuje, część ukradli z Ukrainy, część mają ze swojej produkcji. I grając tą kartą właśnie tego zagrożenia głodem, po to była też blokada portów czarnomorskich, grając tym zagrożeniem, prowadzą po prostu swoje działania dyplomatyczne i zyskują tak naprawdę, zbierają takie poparcie dla swoich działań właśnie chociażby wśród tych państw afrykańskich. Więc jak to się ma do tego, co mówi Kołodziejczak? Przecież to jest kompletna bzdura. Rosji właśnie zależy na tym, żeby wchodziły te rozwiązania, które będą osłabiały europejską gospodarkę, które będą uderzały też w konkurencyjność. No nie bez powodu w 2008 roku PKB Unii Europejskiej to było 90% PKB Stanów Zjednoczonych, a teraz to jest 50% PKB Stanów Zjednoczonych. Więc widać, że gdzieś tutaj został popełniony błąd. No dobrze, ale co w takim razie, bo Piotr Duda zapowiedział, że będą zbierali te podpisy pod petycję w sprawie referendum w związku z Zielonym Ładem. Mówi, że nawet chciałby, żeby to było ponad 1 000 000, a może jeszcze więcej, żeby było dużo tych podpisów. Z drugiej strony, no, Donald Tusk mówi, że nic to nie zmieni w jego, że tak powiem, decyzjach jako premiera. No i teraz jest pytanie, co dalej będzie? Wszystko wskazuje na to, że nawet jeżeli nastąpi pewna odwilż prawicowa w krajach Unii Europejskiej i jeżeli tych posłów, którzy są przeciwko Zielonemu Ładowi, którzy no, widzą, jak protestują rolnicy przecież nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach, w innych stolicach europejskich, no to jednak to nie wystarczy, chyba żeby zablokować to zupełnie. Więc czy to będzie taka siła, która no, zmusi tych największych graczy w Unii Europejskiej do pewnych ustępstw? Czy to się okaże, że po wyborach to wszystko, co teraz, takie kosmetyczne zmiany, na przykład odejście od ugorowania, że to wszystko wróci? Można powiedzieć tak, że to jest pewne, w ogóle wybory do Europarlamentu i to, co się będzie z Zielonym Ładem działo, to jest pewne starcie narracji wykreowanej właśnie przez te partie będące zwolennikami, zderzenie, tak naprawdę konfrontacja z rzeczywistością, bo my w rzeczywistości widzimy to uderzenie w bezpieczeństwo żywnościowe, to utrudnianie tak naprawdę rolnikom funkcjonowania, ale też widzimy takie rozwiązania jak dyrektywa budynkowa, która już za chwilę będzie uderzała bezpośrednio praktycznie w każdego z nas, bo będzie się wiązała z ogromnymi kosztami. Ale widzimy też skutki wprowadzenia systemu ETS. Widzimy te skutki chociażby w podwyżkach cen energii. Więc, a z drugiej strony, no jest taka narracja opracowana przez jeden z think tanków europejskich, że właśnie te partie, które mają tą agendę klimatyczną, nie powinny o tym mówić w kampanii, tylko powinny mówić właśnie o zagrożeniu ze strony Rosji, że rzekomo właśnie sprzeciw wobec Zielonego Ładu to jest działanie na rzecz Rosji i tak dalej. I widać, że Platforma Obywatelska też nie potrafiła wymyślić jakiegoś swojego przekazu, tylko posiłkują się tym przekazem po prostu przysłanym z Brukseli, który ma odwracać uwagę od rzeczywistych problemów i mówić tylko o tym, tworzyć właśnie taką narrację bardzo dużego zagrożenia. Oczywiście to zagrożenie jest, tylko że oni, wiążąc sprzeciw wobec Zielonego Ładu z działaniem na rzecz Rosji, no kompletnie oderwani są od rzeczywistości. Natomiast co do tych inicjatyw, dla mnie bardzo znamienne jest to, że Tusk mówi, że mogą sobie obywatele zbierać podpisy, a jego i tak to nie będzie obchodziło. Czyli jaki on ma stosunek do Polaków? A już jedno referendum unieważnił jeszcze przed oddaniem głosu. Dokładnie głosów. Tak, i myślę, że wiele osób teraz bardzo żałuje tego, że nie wzięło karty do referendum, bo gdyby nie to, to nie mielibyśmy teraz dyskusji na przykład na temat paktu migracyjnego. Czy CPK, prawda? Czy CPK, dokładnie. No właśnie, to jest problem, ale ta głodówka rolników w Sejmie to jest taki krzyk rozpaczy, bo właściwie no... Cóż, oni tylko chcą, żeby premier przyszedł i ich wysłuchał. I nawet na to Donalda Tuska nie stać.
Oczywiście Donald Tusk miał bardzo wiele wymówek od początku protestów rolniczych. Najpierw był na urlopie, przypomnijmy. Później rzekomo miał wyjazdy zagraniczne. Akurat w takim czasie je umawiał, kiedy wiedział, że będą protesty rolników. Później z kolei był chory. Teraz znowu wprost mówi o tym, że się nie spotka. Mało tego, kiedy spotkał się z rolnikami, to on wprost zapowiedział, że to nie będą żadne negocjacje. On nie będzie negocjował. On po prostu powie, co ma do powiedzenia. I koniec. I rolnicy nie mają tutaj jakiegoś prawa głosu, nie mają prawa do tego, żeby wyrazić swoją opinię. I tworzenie teraz narracji takiej, że próba zepchnięcia jakby na takie tory przez ministra Siekierskiego, że trzeba rozwiązań systemowych. Oczywiście, że trzeba. Tylko ile rozwiązań systemowych zostały przygotowane i zostały uchwalone w Sejmie do tej pory? Żadne. Jedyna ustawa rolnicza, która się pojawiła w tym Sejmie i została uchwalona, to jest ustawa dotycząca zdjęcia, odebrania rolnikom ochrony antylichwiarskiej, czyli de facto ustawa się sprowadza do tego, że łatwiej będzie rolnikom odebrać gospodarstwo. Tym bardziej, że będą musieli, że tak powiem, no, ograniczyć swoje znacznie ich dochody zmaleją, jeżeli chodzi o to, co się dzieje z Zielonym Ładem, i te kredyty mogą być niespłacane. To jest dobry sposób na to, żeby odbierać rolnikom ziemię. Dokładnie tak. I myślę, że to może być bardzo cyniczna gra właśnie ze strony Donalda Tuska, skierowana właśnie po to, żeby po prostu rolników osłabić gospodarczo. No wiadomo, jeżeli ktoś ma problemy natury ekonomicznej, no ma mniej czasu na to, żeby wychodzić i protestować. Tak. Więc siłą rzeczy niestety to jest czyli bardzo cyniczne uderzenie. Na skłócenie, bo już kilka dni przed tym protestem sobotnim minister Siekierski mówił, że no właściwie to wiele organizacji nie popiera tego protestu, bo to jest protest polityczny i właściwie to jakieś inspiracje polityków mają miejsce. No ale pani minister, pani poseł, jeżeli polityka klimatyczna Unii Europejskiej, czyli Zielony Ład, jest segmentem polityki Unii Europejskiej, to jak ten protest ma być niepolityczny? No on jest polityczny, bo to jest protest przeciwko pewnego rodzaju polityce. Dokładnie tak. I mi się przypomina, kiedy protestował Kołodziejczak i wtedy była tworzona narracja, że właśnie, że to nie jest niby protest polityczny. A po co Kołodziejczak wtargnął do ministerstwa, mimo że wielokrotnie był zapraszany na spotkania i normalnie mógł tam wejść, wtargnął do ministerstwa dosłownie kilka dni przed tym, jak Platforma miała ogłosić swoje listy wyborcze. No po to, żeby sobie załatwić tą jedynkę, żeby sobie załatwić miejsce na liście. I wtedy to rzekomo nie było działanie polityczne. I jeszcze jedno mi się przypomina. Wspomniało podpisanie przez ministra Siekierskiego i Kołodziejczaka porozumienia właśnie z różnymi organizacjami rolniczymi, gdzie dzień po podpisaniu, nomen omen oszukana wieś stwierdziła, że zostali oszukani przez ministra Kołodziejczaka. Podwójnie oszukana. Dokładnie, że to miało być zupełnie inaczej, że to nie jest żadne porozumienie, tylko to jest pewne zobowiązanie ze strony rządu. I druga ciekawa sprawa, jednym z podpisujących to porozumienie rzekome rządu z rolnikami był asystent pana Kołodziejczaka. No może też jest rolnikiem. Oczywiście, natomiast jeżeli ktoś pracuje w ministerstwie, jeżeli ktoś pracuje dla danej osoby, no to trudno go uważać, że za osobę, która rzekomo protestuje przeciwko tym osobom, przeciwko swojemu pracodawcy de facto. Rolnicy zapowiadają, że to, co się wydarzyło w sobotę w Warszawie, to nie jest ich ostatnie słowo, że nie ustaną w swoich protestach. No to jest ciężki okres na wsi teraz, bo to się teraz, o ile dobrze pamiętam, ja się w ogóle na tym nie znam, ale słyszałam, mówiła Julita Olszewska, że to jest czas robienia kiszonek, więc trzeba tam zbierać to i się tym wszystkim zajmować, ale i tak ta reprezentacja była olbrzymia w Warszawie i wywarła naprawdę takie wrażenie, że nawet zachodnie media o niej pisały. Zobaczymy, jak to się wszystko dalej potoczy. Będziemy obserwować, co się dzieje w Sejmie, a pani Annie Gembickiej, posłance PiS, która była ministrem rolnictwa, więc wie, o czym mówi. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję. My, proszę państwa, spotkamy się za parę minut. Proszę z nami zostać.